są takie różowe, takie ładne. I będzie ich w Szczecinie coraz więcej. Pogoda dopisała, festyn z okazji Szczecińskiego Dnia Magnolii można więc uznać za bardzo udany. Wydarzenie w sobotę przyciągnęło na Wały Chrobrego wielu mieszkańców. Zanim jednak rozdano sadzonki, prezydent Piotr Trzystek wraz z dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokazowo wkopali jedną magnolię. Żeby tradycji stało się zadość, oczywiście wkopiemy symboliczną magnolię, kolejne lokalizacje z pięknymi krzewami kojarzącymi się ze Szczecinem przybyły w ilości 42 drzewek, to jest 5 kolejnych lokalizacji, dlatego dzisiaj podsumowanie tej akcji i ostatnie drzewka. Łącznie tego dnia w różnych miejscach miasta, m.in. na placu Mickiewicza, jak i na przykład przy dworcu głównym zasadzono ponad 40 magnolii. Do mieszkańców trafiło także 500 sadzonek. Szczecin więc zazieleni się znów pięknymi kwiatami i taki był cel tego wydarzenia. Promujemy magnolię, która jest takim swoistym symbolem miasta Szczecina. Szczecinianie lubią magnolię, lubią je sadzić. W wielu miejscach, na wielu posesjach pojawiają się one i staramy się promować po prostu magnolię właśnie jako taki element charakterystyczny dla naszego miasta. Dzisiaj rozdamy paręset sztuk. Mieszkańcy w kolejce po kwiaty ustawiali się jeszcze przed godziną 11. By je dostać, należało zebrać kilka podpisów ze stanowisk rozstawionych na Wałach Chrobrego, ale dla mieszkańców to nie był żaden problem. Przyszłam tu o 9, dostałam kupon, zebrałam 5 pieczątek, odpowiedziałam na pytania i dostałam drzewko. Co pani z tym drzewkiem teraz będzie robiła? To drzewko zostanie posadzone na nowej działce jako prezent dla bliźniaków. Ja bardzo lubię magnolie, jak kwitną, właśnie wiosną, nie? Wtedy widać, że właśnie wiosna przychodzi i one bardzo ładnie wyglądają wszędzie. Co prawda na wiosnę dopiero prawdopodobnie, bo widzę, że magnolie kwitną tylko na wiosnę, ale będą kwitły. Do wiosny jeszcze troszeczkę czasu, także zadbamy o nie, będą kwitły. Żeby wytłumaczyć fenomen magnolii w Szczecinie, trzeba spojrzeć wiele lat wstecz. Nasze warunki naturalne są dla tego drzewa idealne, co w Polsce zdarza się niezwykle rzadko. Przy dobrej trosce i opiece drzewa na pewno się przyjmą, a ich właściciele mogą za rok spodziewać się pięknych fioletowych kwiatów. Dowody tego mamy chociażby w postaci przedwojennych jeszcze magnolii, które rosną w naszym mieście. Jest to dosyć na skalę Polski niespotykane drzewo, ponieważ ono tylko tutaj na zachodniej granicy naszego kraju ma odpowiednie warunki. Ale w Szczecinie, jak widać, bardzo ładnie się przyjmuje i rośnie. Prezydent Piotr Trzystek przy okazji skomentował zieleń w mieście bardziej horyzontalnie. Wielu mieszkańców skarży się bowiem na to, że jest ona nieregularnie przycinana, przez co sprawia wrażenie niezadbanej. To prawda, że ta wiosna jest taka dość intensywna, jeżeli chodzi o roślinność. Staramy się to oczywiście nad tym zapanować. Powoli porządkujemy wszystkie skwery, tereny zielone. Naprawdę mamy tego bardzo, bardzo dużo i to cieszy, bo Szczecin przez to jest miastem przestrzennym, miastem otwartym, miastem, w którym naprawdę można wypocząć. Nie trzeba koniecznie jeździć nad morze. A kolejne magnolie rozdane zostaną za rok. Wcześniej jednak, bo wiosną będziemy mieć okazję oglądać, jak pięknie kwitną te, które zostały posadzone teraz.